Polskie banki na szczęście mają w swoich portfelach proste instrumenty pochodne, czyli nie mają instrumentów, których same nie rozumieją, jak to niejednokrotnie się zdarzyło w różnych krajach świata. W związku z tym polskiemu nadzorcy jest prościej nadzorować, polscy uczestnicy rynku finansowego i użytkownicy, tak jak przedsiębiorstwa, powinny rozumieć, co banki im oferują. W związku z tym wydaje się, że ten obrót jest już z natury rzeczy bezpieczniejszy niż na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej, a ten obrót będzie jeszcze bezpieczniejszy, ponieważ po kryzysie światowa europejska inicjatywa doprowadza do tego, że powstaną takie podmioty jak centralni partnerzy rozliczeniowi, central counterparty, i w tego typu instytucjach rozliczane będą instrumenty pochodne. To dobrze, bo eliminowane będzie ryzyko kontrpartnera i w związku z tym polskie banki powinny być bezpieczniejsze. Taki projekt przygotowało KDPW, spółkę KDPW CCP, i dobrze było, gdyby polskie banki rozliczały instrumenty pochodne właśnie w tym podmiocie. No niestety jest pewien wyjątek, który nie jest najszczęśliwszy z punktu widzenia stabilności systemu finansowego, to znaczy transakcje wewnątrzgrupowe, czyli na przykład w relacji bank matka, bank córka, nie będą podlegały obowiązkowi rozliczania w CCP. To jest zła rzecz.